Czym żyje województwo podlaskie? Naszym gościem jest marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia Jart. Nadchodzące wybory samorządowe, no to czas podsumowań, krótko mówiąc. Jaka była ta mijająca kadencja zarządu województwa podlaskiego? Bardzo burzliwa, panie redaktorze, z punktu widzenia tych wszystkich rzeczy, które działy się w otoczeniu naszego regionu. Z jednej strony sprawowaliśmy władzę w trakcie, kiedy była pandemia, kiedy był kryzys na granicy, kiedy też musieliśmy mierzyć się ze skutkami społeczno-gospodarczymi wojny na Ukrainie. Także nie było łatwo. Samo nasuwa się pytanie, czy sobie poradziliście? To już muszę ocenić i oczywiście mieszkańcy, tylko że tak jak powiedziałem, pomimo tych sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia, jednak bardzo dużo uważam udało się zrobić. Najlepszym tego przykładem są różnego rodzaju statystyki, które ostatnio żeśmy zaprezentowali na konferencji. Tak, dla przykładu wszystkie wydatki, które podsumowaliśmy podczas tej kadencji, to jest 5 miliardów 600 milionów złotych, tak dla porównania, to nasi poprzednicy przez dwie kadencje, czyli od 2011 roku, łącznie wydali niecałe 5 miliardów złotych, czyli my przez jedną kadencję więcej wydaliśmy niż oni przez dwie. Też dla porównania, na przykład my pozyskaliśmy na drogi wojewódzkie, inne drogi, ponad 1,5 miliarda złotych, a nasi poprzednicy przez dwie kadencje pozyskali środki w wysokości niecałego miliarda złotych. Na kulturę wydaliśmy prawie 700 milionów złotych, a nasi poprzednicy w dwie kadencje wydali trochę ponad 500 milionów złotych. No i taka moja zawsze wisienka na torcie, sport, w który bardzo mocno inwestujemy. No myśmy na sport już wydali prawie 70 milionów w ciągu jednej kadencji. Przeznaczyliśmy na sport 70 milionów. Nasi poprzednicy w ciągu dwóch kadencji trochę ponad 20 milionów. Te cyfry mówią o sobie. Oczywiście za nimi się kryje wiele inicjatyw, wiele przedsięwzięć, wiele inwestycji, których oczywiście nie mamy czasu tutaj wymieniać. Z czego to wynika, ta skuteczność negocjacyjna? Z jednej strony z dobrych negocjacji z Komisją Europejską odnośnie wdrażania regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 14-20. Przyspieszenie przede wszystkim wdrażania, uproszczenie trochę. Z drugiej strony oczywiście uważam, że dużo, tak jak już tu przytoczyłem ten przykład z drogami, udało nam się pozyskać środków z zewnątrz. To, co wielokrotnie powtarzałem. A po trzecie, słuchaliśmy mieszkańców, bo te projekty, które pojawiły się, które teraz realizujemy, które zrealizowaliśmy, polegają ze środowisk, od środowiska sportowców, środowiska przedsiębiorców, z organizacji społecznych. Także myślę, że to jest taka dobra, wspólna praca nie tylko zarządu i sejmiku, ale też przede wszystkim tych środowisk. Wspomniał pan o sporcie, więc przy tym temacie zostańmy. W ostatnim czasie sportowe kluby z Suwałk, wizytówki województwa podlaskiego, otrzymały spory zastrzyk gotówki. Nie tylko z Suwałk, bo mamy ten konkurs, jeśli chodzi o sport, podzielony na kilka elementów. Rozstrzygnęliśmy dofinansowanie w ramach tych rozgrywek w najwyższej klasie siatkówki i piłki nożnej. Tam dofinansowanie otrzymał Ślepsk Malow Suwałki i Jagiellonia Białystok. Ze Ślepskiem już żeśmy podpisali tą umowę. Z Jagiellonią Białystok dziś podpiszemy. To jest też rekordowa suma wsparcia z zarządu województwa podlaskiego. 2 miliony złotych. Ale tak jak wielokrotnie to powtarzałem, my Jagiellonię Białystok wspieramy w wielu płaszczyznach, nie tylko poprzez finansowanie ich działań, ale też pomagamy wielokrotnie dla kibiców Jagiellonii Białystok dostać się na mecze wyjazdowe. Ostatnio też taka spora akcja promocyjna, jeżeli chodzi o to, co dzieje się przed meczem na trybunach. No tak, no wiemy, że kibice narzekali bardzo na kuchnię na stadionie. Oczywiście za nią Jagiellonia Białystok nie odpowiada, tylko miasto Białystok. No to zrobiliśmy promocję produktu lokalnego i mam nadzieję, że teraz ta kuchnia będzie lepiej postrzegana, jeśli chodzi o czy to naszych kibiców Jagiellonii, czy to przyjezdnych kibiców. O sporcie jeszcze będzie z pewnością okazja, by porozmawiać, ale teraz temat, który jest na ustach mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Przeprowadzenie referendum lokalnego. W jakiej sprawie, o co chodzi, dlaczego to takie ważne? No,
przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej, Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy, i też partii Hołowni, no przedstawili, znaczy to bardziej chyba Polski 2050, przepraszam, tak, przedstawili projekt ustawy, który by rozszerzał obszar ochronny, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską. Tam jest wiele przepisów, które w mojej ocenie są nawet niekonstytucyjne albo niewspółmiernie restrykcyjne w stosunku do uzyskania uzyskanych efektów, które tutaj ustawodawca ma zamiar osiągnąć, no choćby wywłaszczenia, choćby kwestie związane z innymi obostrzeniami. No na to nie ma zgody, tym bardziej, że ta ustawa, czy ten projekt ustawy powstał no w ogóle w innej części naszego kraju, bez konsultacji z naszymi przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego, bez konsultacji z mieszkańcami, czy też organizacjami pozarządowymi, które stąd się wywodzą, tutaj z województwa podlaskiego. No jest takie powiedzenie, nic o nas bez nas. I w tej sytuacji no nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś decydował za nas, tym bardziej, że ten poziom ochrony, który jest dzisiaj, spokojnie wystarczy. Jeżeli chcemy rozwijać Puszczę Białowieską, to ja już to wielokrotnie mówiłem, choćby na tej konferencji otwierającej zbieranie podpisów pod tym referendum, co jest najlepszą formą demokracji przecież, bo tu się społeczeństwo powiatu hajnowskiego będzie mogło, że tak powiem, no, opowiedzieć za tym, czy jest za referendum, czy nie, ale powiedziałem, jeżeli rząd chce wprowadzać jakiś program, to nie obostrzenia i restrykcje, tak jak to wygląda z tej ustawy, ale może program dla Puszczy Białowieskiej, czyli dodatkowe środki na wsparcie biznesu, turystyki, organizacji pozarządowych, mieszkańców, a w taki sposób powinno się, że tak powiem, wspierać tego typu obszary, a nie ograniczeniami i restrykcjami. A jakie pytanie powinno paść w takim referendum? No, tam akurat te pytanie, które zostało przedstawione, dotyczy, tak w uproszczeniu, bo ja nie jestem w stanie tego dokładnie przytoczyć, ale tego, czy jesteś za tą formą ochrony, którą proponują ci wnioskodawcy. I tam są te wszystkie kwestie jakby w tej projekcie ustawy wymienione, ale ja wielokrotnie to powtarzałem. My w tej sytuacji nie powinniśmy pozwolić na to, żeby ktoś decydował za nas. I to jest niedopuszczalne, żeby przedstawiciele obecnej koalicji w jakiś tam sposób przedstawiali takie projekty ustaw i po prostu no, gdzieś tylnymi drzwiami przepychali do akty prawne, które w ogóle są oderwane od rzeczywistości podlaskiej. Na ten temat będziemy z pewnością jeszcze w Radiu Yard wielokrotnie rozmawiać i do niego wracać. Na koniec naszej rozmowy chciałbym wrócić do pieniędzy na chwilę, a mianowicie do wsparcia stypendialnego uczniów z regionu. Trwa nabór wniosków w tej sprawie. Proszę powiedzieć nam o szczegółach. Tak, to jest skierowane do uczniów szkół ogólnokształcących i podstawowych. Faktycznie teraz rozpisali, już trwa konkurs i nabór na działanie w wysokości 35 milionów złotych. Ja powiem tak, że jeszcze do tego czekamy cały czas, a Wojewódzki Urząd Pracy otworzy swój nabór i już będziemy mogli powiedzieć, że ten wielki program stypendialny samorządu województwa podlaskiego o wartości 55 milionów złotych będzie działał. To z tak naszych wyliczeń szacunkowych to około 6 tysięcy stypendiów, które będą w ciągu tych czterech najbliższych lat trafiały do naszej młodzieży. Ja powiedziałem wielokrotnie o tym, że to jest jeden właśnie z takich pomysłów, który powstał w porozumieniu ze środowiskami, które tym się zajmują, bo były takie sytuacje, dobrze, musimy inwestować w młodzież, tak, inwestować. No i są takie środowiska, które tylko mówią o tym, że trzeba inwestować, a ja powiedziałem, dobrze, to napiszmy projekt, przekujmy go na konkretne rozwiązania i to się właśnie dzieje. Także mówię, no to dużo się mówi o inwestowaniu w młodych ludzi. My po prostu to robimy, inwestujemy. I o tym między innymi informacje na ten i wiele innych tematów możecie przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podlaskie.eu, a także usłyszeć na antenie Radia Yard. Naszym dzisiejszym gościem był marszałek województwa Artur Kosicki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy Radia Yard. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.